a ze mną, można że powiedzieć, prekursor Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie, Marcin Miller z zespołu Boys. Witam serdecznie. Witam wszystkich, witam Ciebie. Witam również. Jak wrażenia dzisiaj? Po dzisiejszym, bo wiem, że była jedna piosenka. Jakie wrażenia? Jak publiczność? Powiem Ci tak, że jak powiedziałaś prekursor, to od razu mi się tak skojarzyło, Boże, to już taki stary jestem. Ale to się zgadza, ponieważ z Festiwalem Ostróda jestem od samego początku. Pamiętam pierwszy festiwal w Ostródzie w 96 roku i to była przyczepa, jakaś tam od tira, ludzie się świetnie bawili, no i to tak potem to ruszyło. Gdzieś tam jakiś psycholog mówił, że ta muzyka disco polo to będzie 5-7 lat góra i to wszystko upadnie, a to już trwa 28 lat, a my tutaj stoimy, udzielamy wywiadu. Tak, wywiady, ale właśnie, i śpiewamy i gramy. Ale mam takie pytanie, bo jesteś na tej scenie muzycznej, disco polo, muzyki tanecznej, obojętnie jak to nazwiemy, pop, polskiej muzyki, nie, pop, nie wiadomo. Polo, disco polo. Disco polo. Nie bójmy się, jesteś... ja się tego nie wstydzę, disco polo. Super. Jesteś na tej scenie już bardzo, bardzo długo. Czy widzisz tą przemianę? Ojej. Czy myślisz, że społeczeństwo polskie dojrzało w końcu według Ciebie? Ale zrozumcie jedną. Ja już mam 48 lat, od 28 lat jestem na scenie. Od ponad 20 lat to jest niekończące się pasmo sukcesów. Dlatego nauczyłem się już nie komentować pewnych rzeczy. Nauczyłem się, jeżeli ktoś, nie wiem, jest tak zwany hejt w internecie, dobrze, niech oni sobie tam piszą, niech oni sobie robią. A zespół Boys, między innymi jak inne zespoły, co roku przyjeżdża do Ostródy i co roku, no nie wiem, występuje na dużej scenie dla największej publiczności. To jest 10, 15, okay. 20 tysięcy, więc no po co tutaj jakby ubierać to wszystko w filozofię? A dobrze, ale ja przerwę tutaj. A czy nie uważasz, że to jest lekka hipokryzja? Bo taki hejter, który pójdzie i coś skomentuje i da jakiś tam negatywny komentarz, jest właśnie dzisiaj tutaj, bawi się w najlepsze i sobie tańczy. Dziękuję bardzo, że to powiedziałaś, ponieważ ja tego nigdy nie powiem, ale cały czas to obserwuję. Z całym szacunkiem, naprawdę, dla wszystkich ludzi, którzy niby nas oczerniają, ale potem nie... Ja to widzę, ponieważ tak, stoi jedna osoba i to jest coś takiego, obserwuje ludzi. I myślę sobie, kurde, wszyscy się bawią, a ja jestem jeden, który chce coś zhejtować i on nie może tego zrobić, więc on też zaczyna się bawić. Więc ja tego nie rozumiem, no po co przychodzić na koncert, żeby zhejtować kogoś, jak wszyscy się dobrze przy tym bawią. Przecież my nie narzucamy jakby swojej ideologii, nie narzucamy dokładnie swojej muzyki. Boże jedyny, no włączasz telewizor, włączasz kanał jakikolwiek i masz ten jakby, masz ten przywilej, że możesz przełączyć ten kanał. Jeżeli go nie przełączasz, czyli coś Ci się podoba, no to po co od razu wyrzucać telewizor? No tak właśnie jest z muzyką disco polo. Skoro od 28 lat cały czas istniejemy, cały czas jakby przyciągamy te rzesze publiczności, no to dlaczego macie z nami walczyć, skoro ta muzyka jest skojarzona jako te dobro narodowe? Ja to rozumiem. To taki apel może do wszystkich, nie walczcie, no może, bo to nie ma sensu. Ale to nie ma sensu. To nie ma, no bo, no nie. No ale zobacz, ja już olałem to, naprawdę totalnie olałem to. Oni już jadą po mnie totalnie, no tak, ja myślę sobie, Boże jedyny. I znowu siedzi jakiś tam, nie wiem, zakompleksiony chłopak, czy tam facet, który tam pisze, ty buraku, nie potrafisz śpiewać. No ja dobra, okej, okay, nie potrafię i pakuję się na 2 tygodnie w trasę. No Boże jedyne, no i co ja mam temu człowiekowi powiedzieć? Fakty mówią same za siebie. I takie jeszcze jedno pytanie. Jak się czujesz w repertuarze Czerwonych Gitar? Bardzo dobrze. Pamiętam 10-lecie zespołu Czerwonej Gitary, to było chyba w Sopocie. Moja mama pokazywała, synku, jak mi się te piosenki podobają. Ja pamiętam to jak dzisiaj. I ja wiem, że miłość do Czerwonych Gitar sprzedali mi właśnie rodzice. Nie, to Paul Anka, Dean Sadaka, Frank Sinatra, The Beatles, to właśnie to wszystko od moich rodziców jest. I jedynym polskim zespołem w latach 70., który do mnie docierał, to właśnie były Czerwone Gitary. I tam nie ma piosenki, która nie wpada w ucho. Ja, jak Robert Klatt do mnie zadzwonił, powiedział, Marcin, musisz zaśpiewać jakąś piosenkę Czerwonych Gitar. Ja mówię, Robert, ale tam nie ma co wybierać, tam wszystkie są zaje fajne. Wiesz, a Robert, ty coś wybierzesz. Wybrałem taką, która akurat może gdzieś tam nie funkcjonowała w umysłach ludzi, bo wszyscy znają, nie wiem, tam czarny, nie wiem, ładne oczy masz i tam jakieś inne. A ja sobie pomyślałem,
O, to jest piękna piosenka. O, to jest piękna piosenka. Ale zaśpiewałem Kwiaty we włosach. Teraz będzie akurat W drogę. No i akurat dziękuję bardzo. Jeszcze takie pytanie. Odnośnie publiczności w Ostródzie? To jest rewelacja. To jest, wiesz co, tutaj jakby... Nie, czapki z głów. Ja ile razy tu przyjeżdżam, panie w hotelu mówią tak, panie Marcinie, hotele mamy zajęte, obłożenie 100%. Nie mamy... Gdybyśmy nawet powiedzieli, że to jest 2000 zł za pokój i tak by ludzie brali. Tylko dlatego, że tu się odbywa festiwal Disco Polo. No to jest piękne. Po prostu to jest piękne. Te korki, te, nie wiem, ludzie stoją w tych korkach, narzekają, Jezus Maria. A ja sobie myślę, i to wszystko dzięki Disco Polo. I niech tak zostanie. Na pewno widzimy się w przyszłym roku. I teraz proszę pozdrowić wszystkich widzów Polnies TV. Kochani, Marcin Miller z tej strony, zespół Błysk się kłania. Ja i... Magda, ładna Magda. Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią Polnews TV. TV.